Janowski, ale gol! O golazo! Ale kto zrobił? Honza Janowski! Za kilkadziesiąt minut w hali pod Dębowcem przy Karbowej w Bielsku-Białej ostatni mecz sezonu. Rekordziści zmierzą się w nim z wicemistrzami kraju FC Toruń. Potem mistrzowska feta, a my w zaimprowizowanym pod Dębowcem w studiu gościmy kapitana mistrzów Polski Honzę Janowskiego. Honza, czy przypuszczałeś, że w rekordzie w Bielsku-Białej spędzisz aż 8 lat? Tyle właśnie kończy się w tym momencie. No na początku raczej nie, ale teraz po tym długim czasie to bardzo się cieszę z tego, że już tu gram 8 sezon. Jestem zadowolony, nie ma myślę co zmieniać. I będą kolejne lata. Dokładnie tak, będą kolejne lata. Tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę z tego, że tu jestem. Dzisiaj akurat odbieramy kolejny tytuł mistrzowski. Mam nadzieję, że tak będzie w tych kolejnych latach. Czy będzie przesadą, jeśli powiem, że związałeś się na sportowo z rekordem niczym na dożywocie? Na sportowo oczywiście. Oczywiście, no myślę, że nie, że tak można powiedzieć. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma co zmieniać i na pewno tu zagram do końca kariery sportowej. Przez całe lata towarzyszył Ci tutaj w rekordzie Radek Polaszek. W poprzednim sezonie w drużynie był razem z Tobą Michał Seidler. Nie brakuje Ci rodaka w szatni? Powiem się tak, bo zawsze jest łatwiej spędzać czas w podróży, z kimś zamienić jakieś ciężkie słówko. Na pewno mi brakuje. Myślę, że ta sprawa jest na następny sezon w miarę otwarta. No i zobaczymy, jak to się skończy, ale... Czyli może być tak, że będziemy mieli kolejny czeski wątek w szatni? Może tak być. Może tak być. Myślę, że to się wyjaśni w miarę bliskim czasie. Okej. Okay. Być kapitanem to wyróżnienie, ale być kapitanem będąc obcokrajowcem to chyba wyjątkowy honor. No na pewno, na pewno. Z tego się też bardzo cieszę. Patrząc ale pod względem ile lat tu jestem, to chyba najdłużej jestem z grających zawodników, więc nie czuję się już jako obcokrajowiec i na pewno mnie to satysfakcjonuje, że drużyna mnie wybrała na kapitana. Czeski bielszczanin rodem z cygańskiego lasu. No skoro mówiłeś o przeszłości i trofeach, to wymieńmy. 4 tytuły mistrzowskie, wliczając ten, który fetowany zostanie w hali pod Dębowcem. 3 brązowe medale, 3 puchary Polski, 3 super puchary. Czy który z tych trofeów budził u Ciebie szczególny sentyment? Wszystkie te puchary, wszystkie te trofea przeszły przez Twoje ręce. Myślę, że na pewno ten pierwszy, bo to taki pierwszy historyczny rekordu i ten tak najbardziej pamiętam z tego wszystkiego. Więc jeżeli bym miał postawić na jeden, to na pewno ten pierwszy. A jaki cel sportowy stawiasz przed sobą i drużyną już w kontekście następnych rozgrywek, następnego sezonu? Cel się nie zmienia. Tak jak w tym sezonie będziemy chcieli obronić wszystko, co się da i do tego awansować minimalnie do 16 w Europie. Powodzenia w realizacji. Dziękuję.